poglądy i osądy. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam pana redaktora, słuchaczy. Ten tydzień upływa w Opolu pod znakiem historycznych konferencji organizowanych z okazji 800-lecia miasta. Także w Instytucie Śląskim mamy dziś historię regionalną. Uroczyste rozdanie nagród w konkursie imienia Wojciecha Wawrzynka. Niech pan przypomni, co to za konkurs? Uściśle imienia Jana i Wojciecha Wawrzynków, dwójki braci, działaczy Związku Polaków w Niemczech, zasłużonych dla ziemi opolskiej, zasłużonych dla Polski. Nagroda ufundowana przez rodzinę. Przez rodzinę, to trzeba podkreślać. Po raz 26 właśnie przed chwilą policzyliśmy, że rodzina Wawrzynków wyasygnowała na tę nagrodę, no już niezły samochód. Nagroda dla najlepszej pracy magisterskiej dotyczącej całego Śląska, zarówno z dziedziny historii, jak i nauk społecznych. Kto wygrał w tym roku? W tym roku mieliśmy 10 prac, a wygrał absolwent Uniwersytetu Opolskiego, uczeń profesora Czechowicza, pan Marek Panuś, praca poświęcona jest parafii ewangelickiej w Tarnowskich Górach. Znakomita praca, blisko 200 stron, 200 lat. Monografia praktycznie parafii do roku 45. Jak duże jest zainteresowanie tym konkursem? I w ogóle historią regionalną. Studenci sięgają po takie tematy? To znaczy, no nie jest, to nie jest temat, Śląsk nie jest oblegany, bo szczególnie dzieje Śląska, gdyż no, trzeba sięgnąć też do źródeł niemieckich, co tu dużo mówić, a one są pisane często gotykiem, co odstrasza studentów. Ale muszę powiedzieć, że ostatnimi laty konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku napłynęło 10 prac, 4 z Krakowa, 3 z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3 z Wrocławia. Czyli cała południowa Polska właściwie. Tak, cała południowa Polska. Ostatnimi laty mieliśmy też prace niemieckojęzyczne. Nie jest źle. Ten poziom wydaje mi się bardzo wysoki. Instytut Śląski, jak sama nazwa wskazuje, został przed laty powołany do badania historii Śląska. W zupełnie innym kontekście politycznym także. No i właśnie, po zmianie systemu zmieniły się pewne priorytety, również polityczne, i zaczęły się kłopoty Instytutu. To prawda? To znaczy, trafna diagnoza? To znaczy, nie wiem, czy to jest związane ze zmianą systemu politycznego. To jest raczej efekt ostatniej reformy, i to na poziomie europejskim, czyli jest to związane z całym systemem bolońskim i tworzeniem dużych ośrodków naukowych, które mają rywalizować na tym poziomie światowym. Instytut Śląski zajmuje się przede wszystkim humanistyką, to jest wspieranie różnych form tożsamości. My w tej całej punktologii nie wypadamy najlepiej, bo nie publikujemy w tych czasopismach amerykańskich, japońskich i tak dalej, ale no, wydaje się, że rola dla regionu, dla Polski także jest ważna. No nie jest najlepiej, nie ma to co ukrywać, ale staramy się robić swoje ciągle. Czyli system finansowania się zmienił w sposób niekorzystny dla was po prostu. Tak, no niestety tak to wygląda, jeśli w Polsce jest polityka budowania kilku dużych ośrodków naukowych, naukowo-akademickich, to jest kosztem mniejszych ośrodków, które w tej konkurencji przy nierównym podziale środków no, ponoszą tego koszty. Jak sobie radzicie teraz? Znaczy, o finansach wolałbym nie mówić, bo to jest rok w rok, czekamy do 31 i jest ciągle to pytanie, czy instytut... Czy przetrwamy? Naukowo wydaje mi się, że bardzo dobrze. Jeśli chodzi o tę stronę finansową, muszę podziękować panu prezydentowi Wiśniewskiemu, dzięki któremu miasto wprowadziło się do instytutu. Oczywiście my stwarzamy, myślę, całkiem niezłe warunki. Mamy nadzieję, że Urząd Marszałkowski wróci do nas, także będziemy wynajmować, ale przede wszystkim będziemy pracować naukowo. No i właśnie, panie dyrektorze, mówi pan, że naukowo sobie radzicie. Czym się w tej chwili głównie zajmuje instytut? To znaczy, to są przede wszystkim projekty wieloletnie, słowniki językowe, słownik Gwary Śląskiej, słownik... To już od lat budowane. Na jakim jesteśmy etapie teraz? To profesor Wyderka. Profesor Wyderka jest chyba w połowie, tak, także życzę mu zdrowia i wielu lat pracy, ale obawiam się, że to uczniowie będą kończyć. No, mamy nowe pomysły... Próbujemy przygotować coś związanego z rocznicą powstań śląskich. Instytut przed 30 laty przygotował encyklopedię. Może teraz coś nowego, bo ta nauka poszła do przodu. Będzie pełna rocznica. A będzie pełna rocznica. Pochwaliłem się dzisiaj tą pierwszą książką z cyklu Górny Śląsk w Polsce Ludowej. To też będzie cykl? Tak. To jest próba przedstawienia stanu wiedzy o dziejach regionu po 1945 roku wspólnie z katowickim IPN-em. To wydajemy. Próbujemy przygotować też kolejny cykl poświęcony dziejom miast śląsko-opolskiego w Polsce Ludowej. Myślę, że to jest ważne dla tożsamości mieszkańców i być może to wszystko, jeśli znajdziemy środki. Mamy taki pomysł na stworzenie biblioteki historyków lokalnych i regionalnych, niezawodowych, ale też piszących o tych małych miejscowościach. Jeśli uda nam się pozyskać środki, chcielibyśmy taką serię zainicjować. Pomysły są. Historia regionalna cały czas na pierwszym planie.
No takie są cele statutowe Instytutu. Oczywiście też relacje polsko-niemieckie, polsko-czeskie, rola ekspercka. Pracujemy. Mamy teraz rządowy wieloletni program obchodów stulecia odzyskania niepodległości. On dotyczy także opolszczyzny. To jest dla was jakaś szansa? Tak, oczywiście mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać środki na przygotowanie leksykonu powstań i plebiscytu górnośląskiego. Najkrócej mówiąc, ale to jest decyzja centrali, to Śląsk nie zawsze jest tam ceniony. To kosztowna operacja by była? Wie pan, no jeśli chcemy przygotować książkę, która ma trafić do szerokiego grona czytelników, czyli to ma być nakład twarda oprawa, kilkanaście tysięcy nakładów, to na pewno to nie jest książka za parę tysięcy i też nie za parę dziesiąt tysięcy. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale mam takie wrażenie, że w ostatnich latach było więcej pieniędzy, niekoniecznie polskich, na badania historii Górnego Śląska trochę z perspektywy niemieckiej. Natomiast gorzej było z tą perspektywą polską i trochę zostaliśmy w tyle. To znaczy generalnie wrażenie, też mam takie wrażenie, że jeśli by policzyć te instytucje i badaczy zajmujących się Górnośląskim w Niemczech i w Polsce, nie do końca by wyglądało tak, że w Polsce jest to tak szeroko badane. No to jest wina polskiej polityki naukowej, tak to może najkrócej ująć. Choć wszyscy wiemy w tym momencie, że tak zwana polityka historyczna jest trwałym elementem codziennej polityki i chyba mam wrażenie, że rządzący w Polsce do tego dorośli. To znaczy, trzeba powiedzieć, nie można mówić, że nic się nie zmieniło. Obecny minister kultury, pan premier Gliński, zainicjował program sieci ziem zachodnich i północnych i próba przedstawienia, to ma być próba przedstawienia powstania tego polskiego społeczeństwa po 1945 roku, jakie korzenie, w jaki sposób ono się tworzyło, jaki jest tego efekt. To nie jest tak, że nasz nowy rząd nie prowadzi polityki historycznej. No właśnie o tym mówiłem, że teraz zaczął. No i to także zadanie dla was. Naszym gościem był dr Bernard Linek, dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Poglądy i osądy.